Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj będzie takie dosyć bardzo proste rozpakowanie i test. Też prosty i krótki, a właściwie to może bardziej porównanie. Ponieważ kupiłem sobie mikrofon, taki dosyć bardzo prosty właśnie i tani. Jest to Zalman Mic 1. Jest to mikrofon typu konferencyjnego, tak one się nazywają, czyli mówiąc tak bardziej pospolicie, po prostu mikrofon taki zapinany gdzieś tutaj w okolice buzi, tak? Żeby wyłapywał to, co my mówimy, a nie to, co gdzieś tam w tle jest słyszalne. Dlatego postanowiłem zakupić sobie tego typu mikrofon. Na początku miałem w planie kupić mikrofonu takiego jakiegoś droższego za kilkaset złotych. Widziałem takie mikrofony Rode'a, firmy Rode, która jest znana właśnie z dobrej jakości mikrofonów, za około 180 zł, ale zobaczyłem też właśnie ten mikrofon za 20 zł, zapłaciłem dokładnie za niego 25,50 z przesyłką, co to po prostu jest to taka, można powiedzieć, bardzo śmieszna suma, ale zobaczymy, czy będzie on chociaż w miarę przyzwoity, bo z tego, co widziałem, to na testach wypada, powiedzmy, bardzo zadowalająco i to mnie właśnie dziwi, bo widziałem jakieś tam takie testy na YouTubie, że ktoś coś tam mówił używając tego mikrofonu i jakość dźwięku była zaskakująco dobra i po prostu wydaje mi się, że to jest troszeczkę jakby niemożliwe za 20 zł, ale przekonamy się za chwilę, dlatego w dzisiejszym filmiku sobie go rozpakujemy, w sumie nie ma co tutaj rozpakowywać, także bardziej po prostu porównamy do mikrofonu w aparacie, którym nagrywam, czyli Canon EOS 600D, ponieważ w Canonie jest ten mikrofon, który jest wbudowany troszeczkę w szumi, niestety taki jest chwilami słyszalny lekki szum, no i niestety zbiera on wszystkie dźwięki, takie niepotrzebne dźwięki gdzieś tam z domu, które też nieraz są słyszalne w moich filmach, jeżeli ulicą przejedzie szybciej samochód, czy jeżeli ktoś przejdzie przez korytarz i powiedzmy mniej delikatnie zamknie drzwi. Więc przejdźmy do takiego, powiedzmy, bardzo prostego rozpakowania. Tutaj oczywiście z tyłu mamy jeszcze jakieś inne parametry techniczne, które możecie sobie znaleźć gdzieś tam na stronie producenta. To, co mi się bardzo, nie powiem, że nie podobało, ale ciężko było mi znaleźć informację, jak długi jest kabel do tego mikrofonu. Aż w końcu gdzieś znalazłem informację, że ma on długość 2 metrów i tutaj z tego, co widzę, też właśnie nie jest napisane, jaki on jest długi i to jest troszeczkę mało do tego, co ja potrzebuję, dlatego kupiłem sobie też jeszcze przedłużkę jack, która jeszcze niestety do mnie nie dotarła, ale myślę, że jeżeli mikrofon okaże się, powiedzmy, w miarę przyzwoity, to w kolejnych filmikach właśnie będziemy po prostu go używać. Tyle zostało z opakowania z mikrofonu. Tutaj mam właśnie ten mikrofonik, jest on naprawdę bardzo malutki. Tutaj ma taki klips, który możemy w sumie tylko nasunąć. No i tutaj jest ten mikrofonik. Kabelek, nie wiem jaki on długi jest, ponieważ te informacje gdzie znalazłem, że on ma 2 metry, są takie, powiedzmy, troszeczkę mało pewne. To było z takiego jakiegoś troszeczkę mniej znanego źródła. Ale zaraz się przekonamy. Nie, no troszeczkę tego kabla tutaj jest, więc myślę, że on będzie miał te 2 metry. Choć jak dla mnie jest to po prostu troszeczkę mało, dlatego jeszcze sobie zamówiłem 5-metrową przedłużkę. Więc teraz po prostu zróbmy krótki test tego mikrofonu. Więc wszystko, co słyszeliście do tej pory, było nagrywane mikrofonem w aparacie Canon EOS 600D. A teraz spróbujmy tym czymś nagrać to, co ja mówię. Teraz właśnie słyszycie dźwięk nagrywany tym oto małym mikrofonikiem. Jest to Zalman ZM Mic 1. Zobaczymy, jaką ma jakość dźwięku, sam jestem tego ciekaw. Także no, na jego temat za bardzo teraz się nie mogę wypowiedzieć. Sami sobie możecie ocenić, jaka jest jakość tego dźwięku i porównać do tego, co nagrywaliśmy przed chwilą, czyli do dźwięku nagrywanego z tego aparatu, jaki posiadam, czyli Canon EOS 600D. Tam, jak już mówiłem, były takie jakieś tam delikatne szumy słyszalne, ale to mi nie przeszkadzało, bardziej zależało mi na tym właśnie, żeby jakby wyeliminować, że tak to nazwę, niektóre niepotrzebne dźwięki. Zobaczymy, czy ten mikrofon po prostu
spełni moje oczekiwania. Ja oczywiście za dużo nie oczekuję, ponieważ jeżeli nic z tego nie wyjdzie, to nie będę płakał, bo to tylko 25 zł, tak? Co innego, gdybym wydał powiedzmy jakieś tam 200 zł, no to wtedy mógłbym się wkurzyć, jeżeli ten mikrofon się okazał kiepski, no ale tutaj nie ma co za dużo wymagać, aczkolwiek wolałbym, żeby on był taki jak, no po prostu jak chcę, żeby był, tak? Bo taki mikrofon, jak mówiłem, jest mi potrzebny, a tym bardziej, że za 25 zł, jeżeli miałbym powiedzmy mikrofon, którego mógłbym spokojnie używać nagrywania moich filmów, no to by było po prostu super. Tak więc to już na tyle w tym filmiku, dosyć krótkim, prostym. Ja oczywiście dziękuję za obejrzenie, zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów. Pozdrawiam bardzo gorąco, trzymajcie się, cześć!